Hej, z tej strony Agata Goleśna i Julia Nikodem z Ery Nowej Starości. Dzisiaj w naszych rozmowach o starości gościliśmy polską projektantkę Izabelę Bołos. W 2011 roku założyła swoje studio projektowe w Holandii, gdzie umiejętnie łączy ze sobą dziedziny sztuki, architektury i designu. Posłuchajcie, co powiedziała o starości i o tym, jak ważne jest integrowanie i łączenie pokoleń, a także w jaki sposób można zwrócić uwagę na problem poprzez sztukę. Zapraszamy. Trzy słowa, które od razu przychodzą Pani na myśl, jeśli słyszy Pani słowo starość. Myślę, że mogą być to takie hasła jak doświadczenia, może jakaś taka kulminacja życia lub urzeczywistnienie, jakby spełnienie jakichś najważniejszych swoich założeń, spokój, to już by były te trzy słowa. Jest Pani kuratorką świetnej wystawy Miwi na Gdynia Design Days o równowadze pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem. Zostało przedstawionych wiele projektów i innowacji poruszających tematy starości. Na przykład były warsztaty Kapsuła Czasu, budowanie relacji międzypokoleniowych, Hawkai umożliwiający inteligentne kontrolowanie domu osób z demencją, International Learning Center, projekt domu spokojnej starości połączony z przedszkolem, czy słynna książka New Aging. Skąd w ogóle w Pani pracy pojawił się temat starości? Czy w swoich projektach pozakuratorskich również uwzględnia Pani osoby starsze? Jeżeli chodzi o ten temat starości i w ogóle właśnie takiej równowagi pomiędzy nami jako jednostką, a jego współistnienia, współdziałania z grupami społecznymi, które mogą gdzieś znajdować się obecnie na marginesie, tak jak na przykład ludzie starsi. Jest to coś, co już od pewnego czasu obserwuję. Mieszkam na co dzień w Holandii, tutaj na przykład bardzo prężnie funkcjonują domy spokojnej starości i w zasadzie stało się to już takie naturalne, że starsi ludzie właśnie swoje ostatnie lata spędzają w domach. Myślę, że zwłaszcza kiedy sama już teraz mam swoją rodzinę, to zaczęłam bardzo doceniać właśnie obecność osób starszych. No i w sumie myślę, że jest to ogromna szkoda dla całego społeczeństwa, jeżeli te grupy społeczne są od siebie oddzielone. Bo raz, że myślę, że dla osób młodych jednak kontakt z osobami starszymi jest bardzo cenny. Przynajmniej ja zawsze czuję się taka, myślę, że może mniej skupiamy się na jakichś takich sprawach życia codziennego, bardziej patrzymy z dystansem. I myślę też, że właśnie pomoc starszych osób, nawet jeżeli chodzi o wychowywanie dzieci, jest tak naprawdę bezcenna, bo myślę, że wtedy właśnie ta rodzina czy społeczność ma taką naprawdę dużą wartość, jak wszystkie punkty widzenia są uwzględnione, więc taka po prostu obserwacja gdzieś tam była u podłoża gotowania tej wystawy, która jest bardzo spójna rzeczywiście z tymi ideami, o której na przykład mówi autor książki New Aging, który również proponuje raczej właśnie mieszanie i łączenie różnych grup wiekowych niż ich oddzielanie, które tak naprawdę jest dosyć trudne. Tak jakby moje własne projekty są troszkę bardziej artystyczne i one też działają na osoby starsze, bo tworzą takie instalacje przestrzenne, które może tworzą taką inną przestrzeń i czasami miło jest aż widzieć, że właśnie osoby starsze też zachowują się troszkę inaczej, czyli na przykład może jeszcze nie aż takie starsze, ale osoby w takim pełnym wieku na przykład potrafią usiąść na podłodze bardziej w zrelaksowany sposób, tak jakby czują się bardziej swobodnie i gdzieś tam komponują się w tą instalację i w ten koncept. To jest takie bardzo satysfakcjonujące, jak osoby z każdej grupy wiekowej gdzieś później korzystają z tego, co gdzieś zaproponowaliśmy im, żeby skorzystali z tego. Dlatego chciałam się zapytać, może trochę bardziej kontrowersyjny Pani projekt, który był na Gdynia Design Days, mianowicie o End of Life Care Machine, czyli robot pocieszyciel w ostatnich chwilach życia, który może pogłaskać albo powiedzieć miłe słowa. No i ten problem samotnej śmierci, on faktycznie istnieje, tym bardziej w dzisiejszych czasach i jest dość trudnym tematem. Czy na pewno robot jest dobrym rozwiązaniem do tego, bo mimo wszystko brakuje tego ludzkiego kontaktu i czy na pewno robot może go zastąpić? Tak, ten projekt to tak jakby nie jest projekt, który pokazuje rozwiązanie, to jest projekt designu krytycznego, więc on specjalnie pokazuje sytuację, która jest jeszcze bardziej kontrastowa,
po to, żeby wzbudzić dyskusję i zwrócić uwagę na problem. Czyli rzeczywiście ten robot, który towarzyszy osobie umierającej i mówi na koniec, wykryto koniec życia, jestem przy tobie, żegnaj, do widzenia. No, chodzi tutaj po prostu o zwrócenie problemu na tą samotność, na postęp technologiczny, który jeszcze ją wzmacnia. Więc ten projekt służy do tego, żeby zapoczątkować dyskusję, a zupełnie nie do tego, żeby rozwiązać problem. Takich projektów mieliśmy więcej na wystawie. Pod takim podobnym projektem jest projekt Hawkeye, gdzie projektantka przedstawia wizję całkowicie zautomatyzowanego domu dla osób z demencją, gdzie tak jakby my jako rodzina możemy kontrolować różne funkcje i kontrolować tą osobę z demencją i w mniejszy lub większy sposób automatyzować jej dom i różne urządzenia, które się tam znajdują. I to również jest projekt, który służy do tego, żeby poznać opinię ludzi na ten temat, może wyobrazić sobie jakiś scenariusz przyszłości, przedyskutować, czy my takiej przyszłości chcemy, czy nie. Więc to są takie projekty, które właśnie służą do dyskusji. Ale niektóre projekty, które pokazywaliśmy na wystawie, są takimi koncepcjami, które z powodzeniem funkcjonują. Właśnie na przykład takie koncepcje domów mieszkaniowych wielopokoleniowych, gdzie procedura kupowania lub wynajmu domu jest skonstruowana w ten sposób, żeby upewnić się, że ludzie o różnych grupach wiekowych mieszkają na tej samej inwestycji, w tym samym domu. Bardzo piękny projekt polskiego studenta z Katowic, Kapsuła Czasu, gdzie to są różne takie zestaw pytań, warsztatów do przeprowadzenia rozmów z osobami starszymi, które służą do tego, żeby przekazać wiedzę międzypokoleniową, właśnie pogłębić relacje, zadawać pytania, które są bardzo wartościowe. Czy tak jak właśnie pani mówiła, wspominała o przedszkolu, gdzie osoby starsze przychodzą po to, żeby pobyć z dziećmi i tak jakby obu stronom daje to ogromną satysfakcję. Naszym zdaniem też jest bardzo ważne to właśnie te łączenie pokoleń i nie stawianie takiej grubej kreski pomiędzy starością a młodymi, tylko właśnie, żeby ludzie młodzi spędzali czas z dziadkami, nawet niekoniecznie tylko ze swoimi, tylko z osobami starszymi, bo te osoby starsze naprawdę potrzebują tej bliskości i często są bardzo samotne. I jak przeprowadzałyśmy takie sondy uliczne, to właśnie było to naprawdę widać. Myślę, że tak naprawdę my też tego potrzebujemy. Może nie zdajemy sobie z tego sprawy, albo zdajemy sobie sprawę tylko wtedy, kiedy, nie wiem, mamy małe dziecko i ktoś musi pilnować. Ale myślę, że gdzieś tam, gdyby zapoczątkować właśnie taką bardziej refleksyjną rozmowę o tym, to myślę, że wyszłoby z tego badania, że my potrzebujemy tych osób w tym samym stopniu, jak one nas. Tak, no to jest takie znalezienie wspólnego mianownika pomiędzy różnymi pokoleniami, coś, co złączy nas wszystkich razem. W takim razie mam takie pytanie, jak definiuje pani tą starość? To znaczy tutaj myślę, że jest to takie pytanie, które może mieć, to hasło może mieć różne definicje w zależności, kto na nie odpowiada. Bo dla mnie starość, no myślę, że oczywiście jest to charakteryzowane tym, że nasze możliwości fizyczne są mniejsze, czasami intelektualne, ale nie zawsze. Ale tak naprawdę na młode osoby, które zachowują się bardzo staro, bo straciły chęć do działania, no po prostu raczej tak egzystują niż iść do przodu. Ale znam też osoby stare, które są tak naprawdę bardzo młode. Na studiach mieszkałam u pani, która zaczęła podróżować dopiero po 50. W wieku 65 lat przejechała kilka tysięcy kilometrów rowerem po Tajlandii, zbierając przy okazji pieniądze na jakąś instalację, która dostarcza prąd w Nepalu. Za każdy przejechany kilometr wszyscy znajomi płacili jej 100 centów. Moja babcia zmarła w wieku 103 lat, będąc w idealnej kondycji mentalnej, czytając książki po francusku i tak jakby będąc na bieżąco ze wszystkim, więc myślę, że to, jak się starzejemy, to tak naprawdę zależy od nas samych i od tego, jak kształtowaliśmy nasze życie za młodu tak naprawdę, w co inwestowaliśmy. Później to przynosi takie lub inne efekty. Bardzo podziwiam takich ludzi, którzy mają odwagę wyjechać na drugi koniec świata i zbierać, jeżdżąc na rowerze po obcym kraju, obcym miejscu, jeszcze zbierać tam jakieś szczytne cele, które też są dość odległe dla nas. Tacy ludzie naprawdę mają power i warto o nich mówić i wspominać. A czy uważa pani, że zmiana tego sposobu postrzegania starości właśnie poprzez te produkty komercyjne
poprzez te produkty z pomysłami przedstawiającymi różne łamanie stereotypów starości skierowane do społeczeństwa może mieć pozytywny albo może i negatywny wpływ na zmiany w postrzeganiu tego okresu życia. Myślę, że może mieć pozytywny wpływ, jeżeli jest to dobrze zaprojektowane i tak jakby ma odpowiedni wydźwięk, bo wiem też, że wiele osób starszych, tak jakby jest to taki dosyć może drażliwy temat, bo one też nie chcą być postrzegane jako osoby, którymi nie wiem, się opiekuje, czy robi to z litości, tylko chcą być potrzebne, chcą być zaangażowane, chcą też coś z siebie dać. Więc myślę, że to, w jaki sposób pokazujemy tą starość, tak jakby to będzie prawidłowe zaprojektowanie takiej kampanii, będzie definiowało jej sukces. Będziemy się starali to zaprojektować jak najlepiej. Planujemy współpracować z różnego rodzaju artystami na początek, żeby najpierw pokazać, jak to widzą profesjonaliści. I mamy takie pytanie, właśnie to jest ta kategoria trudne. Jak wyobraża sobie pani swoją starość? Czy w ogóle pani o tym myślała? Na pewno chciałabym być aktywna jak najdłużej. Myślę, że tutaj jeżeli chodzi właśnie o pracę intelektualną czy kreatywną, to takie zawody akurat sprzyjają właśnie dłuższej aktywności. Więc bardzo chciałabym być aktywna tak długo, jak to jest możliwe, tworzyć nowe projekty, ale też chciałabym tak jakby spełnić swoją rolę w swojej rodzinie, więc też być dostępna, żeby pomóc swoim dzieciom, ich dzieciom, jeżeli takie będą. I myślę, że to też jest gdzieś tam wyzwaniem w dzisiejszych czasach, bo też moi znajomi mają bardzo wielu dziadków, którzy aktualnie spełniają się, podróżują po świecie i tak jakby nie ma ich w tej rodzinie. Więc myślę, że taka równowaga pomiędzy właśnie własnym spełnieniem i też byciem ze swoją rodziną nie jest łatwa, więc chciałabym to w jakiś sposób połączyć. Wspomniała pani też o projektach studenckich, które były właśnie związane z tematyką senioralną. Czy może mogłaby pani nam o jakimś trochę szerzej opowiedzieć, co z tego wyniknęło, albo jaka w ogóle była główna myśl przewodnia bądź idea wśród studentów? Bo rozumiem, że to byli studenci w Holandii, tak? Tak, głównie tak. No, jednym takim projektem, który właśnie wykonywali moi studenci, tyle że to są projekty semestralne, one tak jakby nie mają za bardzo swojej kontynuacji ani rozwoju, ale to też była fajna idea takiej platformy, która właśnie łączy ludzi na zasadzie zainteresowań, więc chcieli to zorganizować tak, żeby ta ikona profilowa nie sugerowała, ile ta osoba ma lat i żeby za pośrednictwem tej platformy dopiero gdzieś tam w drugim, trzecim kroku ujawniał się wiek tej osoby, ale żeby tak jakby ta dyskusja pomiędzy osobami mogła zostać zapoczątkowana bez takiej kategoryzacji wiekowej, więc chcieli to zrobić w ten sposób i tutaj właśnie myśleli bardzo szeroko o tak naprawdę wszystkiego typu zainteresowaniach, czy to jest, nie wiem, szycie, spawanie, książki, języki obce, jazda na rowerze, no cokolwiek, bo tutaj rzeczywiście osoby starsze mają duże doświadczenia. Tak jeszcze wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, na przykład jeżeli chodzi o przetwarzanie żywności, to też kojarzy mi się to gdzieś tam, to też jest jakiś inny wątek wystaw, nad którym pracuję, związany bardziej z ekologią i ze zrównoważonym życiem. I tak naprawdę gdzieś tam zawsze jak zaczynam robić jakiś research, to wychodzi na to, że nasi dziadkowie żyli po prostu w bardzo zrównoważony sposób naturalnie, ponieważ tych zasobów nie było aż tak wiele, więc mieli też dużo lepszą wiedzę, jeżeli chodzi jak coś przetworzyć, naprawić, wykorzystać ponownie. Więc myślę, że tutaj też jest spore pole do popisu. No i jeszcze jeden taki projekt, który pamiętam, on był akurat dosyć starszym projektem, też właśnie z Design Academy tutaj w Państwowym. To była taka akcja informacyjna, gdzie jedna absolwentka poprosiła wnuków o narysowanie swoich dziadków, jak sobie ich wyobrażają. I oni narysowali ich jako takich bardzo aktywnych, pełnych życia ludzi, więc na przykład, nie wiem, jakiś dziadek grał w piłkę, drugi miał, jakaś babcia miała skrzydła i tak jakby ona te rysunki przetłumaczyła na taki bardziej ładniejszy do prezentowania język wizualny, więc to chyba były takie kolaże zrobione ze zdjęć tych dziadków i rysunków wnuków. I chodziło o to, że właśnie takie małe dzieci zupełnie nie miały takiego stereotypu, jaki mamy my,
tylko widzieli swoich dziadków jako osoby superaktywne, bo no przecież się z nimi bawią, tak? Więc to też był taki bardzo ładny projekt. No to są jakieś przykłady, które mi teraz przyszły do głowy. Dobrze jest słuchać dzieci, bo dzieci bardzo dużo mają do powiedzenia i nie są właśnie opatrzone tymi stereotypami. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby one też jakby czynnie pokazywały to, co jest gdzieś tam wartościowe i jeszcze nie tak zepsute, jak w późniejszych latach. Pani mieszka teraz w Holandii i chciałaś zapytać, czy widzi Pani jakieś różnice pozytywne czy negatywne właśnie w postrzeganiu tych osób starszych i w ich życiu? Myślę, że jest sporo różnic. Rzeczywiście ta aktywizacja jest większa. Tak jakby nawet zaczyna się to od wieku emerytalnego, który jest dużo wyższy, więc tutaj i tak jakby wciąż podnoszony. Wiadomo, może też warunki życia są trochę lepsze, w związku z tym może też forma ludzi jest po prostu trochę lepsza w tych późniejszych latach życia, ale właśnie myślę, że jest to duża też różnica, jeżeli chodzi o samo podejście do tego tematu. Bo nawet mój sąsiad z naprzeciwka, myślę, że jest około 70, jeździ cały czas rowerem szosowym, gdzieś na wycieczki do Belgii i tak dalej. I rzeczywiście po prostu ludzie są aktywni. Jest dużo różnych związków, jakichś kół zainteresowań. Druga sąsiadka też chodzi na jakiś kurs rzeźby. Są ludzie i młodzi, i starzy, robią wystawy, więc oni rzeczywiście są zaangażowani, dużo też podróżują. Tak, także na pewno widzę, że jest większa aktywność i więcej możliwości może robienia czegoś w naturalny sposób. No ale też taką dużą różnicą, którą ja osobiście postrzegam może nie do końca, tylko pozytywnie, właśnie są te domy starości i to, że raczej nie ma takiej zgody społecznej na to, żeby na przykład babcią zająć się w domu, bo po prostu każdy jest zajęty swoimi sprawami, podejście jest właśnie takie bardziej indywidualistyczne. Także dzieci lądują w przedszkolu, a babcia w domu starców, co ja osobiście uważam za wielką szkodę, bo tutaj akurat dostrzegam duży potencjał, który po prostu gdzieś tam może sprawiać, że jesteśmy bardziej ludzcy, bardziej wrażliwi na siebie nawzajem. A w Polsce myślę, że gdzieś tam jednak jesteśmy bardziej skłonni poświęcić się dla drugiej osoby. I to działa też w dwie strony, że ta babcia poświęci swój czas i energię na to, żeby jednak z tym dzieckiem, wnukiem być, a być może my w jakiejś tam większej części moglibyśmy poświęcić swój czas dla starszej osoby, więc takie różnice widzę. Ja osobiście nie wyobrażam sobie dzieciństwa bez babci i dziadka i trochę nie potrafię tego zrozumieć. Przecież ten czas z dziadkami jest naprawdę cenny, bo oni nie będą żyć wiecznie, można się wiele od nich dowiedzieć i też doświadczyć takiej miłości drugiej po tej takiej matczynej, więc naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego jest takie podejście. Znaczy na przykład tutaj dużo też znajomych organizuje to w ten sposób, że babcia z dziadkiem przyjeżdżają na przykład jeden dzień w tygodniu, zajmują się dzieckiem, więc to jest jakby bardziej ustrukturyzowany sposób. Też nie zawsze, no też wiadomo, że dziadkowie są w różnym wieku, później mamy dzieci, więc to też sprawia, że dziadkowie już tak jakby są dosyć starzy w momencie, kiedy my mamy dzieci, bo dużo osób też tam ma dzieci grubo po 30 czy po 40 nawet. Lub po 40, więc to też, jeżeli dziadkowie mieli dzieci w tym samym wieku, no to już mają 70 kilka lat, więc może to też jest jakaś różnica. I oczywiście, jeżeli są aktywni zawodowo dłużej, to też wszystko utrudnia, prawda? Bo wtedy nie są dostępni, więc no jest to taka, no jest to po prostu może też bardziej złożony temat. Dziękujemy Pani pięknie za poświęcony dla nas czas i za przekazaną wiedzę, tak. I spostrzeżenia. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Dobrze, no ja też dziękuję. Jeżeli jakieś byłyby inne inicjatywy, czy właśnie, nie wiem, jakieś warsztaty ze studentami. Dziękujemy pięknie, na pewno będziemy pamiętać. Będziemy się na pewno odzywać przy następnych naszych inicjatywach.